tworzenie fundamentów wspólnej partii oraz budowa wspólnego mianownika nowej formuły polskiej prawicy. To główne cele spotkania lidera klubu Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro oraz Marka Jurka, prezesa Prawicy Rzeczypospolitej, z podkarpackimi parlamentarzystami i samorządowcami. Miejsce wyjątkowe, a zarazem symboliczne. Sanktuarium świętego Andrzeja Boboli w Strachocinie. To miejsce jest dla nas symboliczne. Tutaj odbywała się pielgrzymka Prawa i Sprawiedliwości 9 lat temu. Organizował ją wówczas pan marszałek Marek Jurek. Było to dla nas wielkie przeżycie i doprowadziło nas do zwycięstwa w wyborach w 2005 roku, pewnej spójnej wizji też naszego programu. Pierwszy krok do wspólnego działania zrobiono dzień przed spotkaniem w Strachocinie. W sobotę 17 grudnia Zarząd Prawicy Rzeczypospolitej podjął dwupunktową uchwałę mówiącą o gotowości do stałej współpracy z Solidarną Polską. Nowa partia ma powstać na początku przyszłego roku. Spotkaliśmy się, tego nie kryjemy, by budować nową formułę na polskiej prawicy, nową formację, która zamierza łączyć, nie dzielić, która zamierza rozmawiać, kłócić się, która chce przedstawić pozytywny program i wizję dla Polski i która chce zwyciężyć w wyborach po to, aby zmieniać Polskę na lepsze. Polska jest dzisiaj na zakręcie i tak naprawdę nie chodzi o to, żebyśmy byli skazani na wybór tak naprawdę między dryfem w polityce europejskiej, w której przestajemy prowadzić politykę jako państwo, dostosowujemy się do polityki innych państw, a z drugiej między bezsilnymi protestami. Główne kwestie wspólnej polityki, które należy podjąć, to samodzielność w polityce europejskiej, prawa rodziny, przejście przez kryzys w taki sposób, żeby całe społeczeństwo było bezpieczne. To są zadania, które chcemy razem zrealizować. W spotkaniu w Strachocinie wzięli udział m.in. senator Kazimierz Jaworski oraz posłowie Kazimierz Ziobro, a także Mieczysław Golba, lider Solidarnej Polski na Podkarpaciu. Działaczy mamy bardzo dużo, maili codziennie przychodzi po kilkanaście. No i dzisiaj to spotkanie zresztą pokazuje, jak licznie przybyli tutaj do Strachociny z całego województwa, z każdego powiatu, z każdego miasta. Jest to prawie 70 osób i cieszymy się bardzo, że odpowiedzieli na nasz apel, aby się do nas przyłączyć i przyłączają się. A działamy dopiero, praktycznie można powiedzieć, miesiąc czasu, także myślę, że to będzie pięknie jeszcze w przyszłości wyglądać. Jednym z głównych założycieli Solidarnej Polski jest Zbigniew Ziobro, wyrzucony po jesiennych wyborach z Prawa i Sprawiedliwości. Jednak jak podkreśla lider ziobrystów, nie ma wroga na prawicy. PiS jest formacją, z którą chcemy współpracować, nie ma wroga na prawicy. Naszym przeciwnikiem jest Platforma. Jeśli szukać wroga już na siłę, to widziałbym raczej w działaniach pana Palikota, jego ruchu, który chce niszczyć wszystko, co piękne, który chce niszczyć te fundamenty, które stanowią o Polsce dziś. My na pewno będziemy temu się zdecydowanie sprzeciwiać, ale też przedstawiać pozytywną wizję dla Polaków, również dla tych młodych Polaków, którym chcemy zaoferować wiele, bo oni dziś potrzebują też konkretnej oferty. Dziś w Polsce trzeba mieć odwagę. Z jednej strony trzeba mieć odwagę, aby likwidować rozmaite ograniczenia dla polskich przedsiębiorców. Chcemy wrócić do pakietu Kluski, do tych wszystkich rozwiązań, które zlikwidują bariery w obszarze administracji, tworzenia firm, działania firm, to jest dla nas bardzo ważne. Ale z drugiej strony też trzeba mieć odwagę, aby powiedzieć, że w Polsce jest ogromna grupa ludzi, którym żyje się coraz trudniej, zwłaszcza dotyczy to rodzin wielodzietnych. Według danych GUS 1/4 polskich dzieci żyje poniżej progu ubóstwa. Młodzi ludzie muszą mieć gwarancję ze strony państwa, że jeśli decydują się mieć więcej niż jedno dziecko, to państwo nie zostawi ich samych sobie. To jest kwestia odpowiedzialnej polityki polskiego państwa i zaproponowaliśmy takie rozwiązania, które właśnie takie gwarancje będą dawać ludziom, którzy dzisiaj są najbardziej potrzebujący wsparcia, rodzinom wielodzietnym. Według zapewnień inicjatorów spotkania, struktury Solidarnej Polski będą tworzone nie tylko w dużych miastach, ale także w powiatach, gminach, każdej, nawet najmniejszej miejscowości. Jesteśmy proszę bardzo, w górach, czy to nie jest potwierdzenie słuszności naszych potwierdziło się. Siła argumentów spadała.